Dobra, teraz opowiem trochę o wychowaniu mojego małego niuńka. Znaczy wychowywaniu, zajmowaniu się nim. Wiecie, na razie mam, zobaczcie, no, bardzo duże worki pod oczami, bo ja się totalnie nie wysypiam, nie mam kiedy spać. A ostatnio jak się malowałam na galę, no to były przerwy na cycowanie i były też cycowanie z malowaniem połączone. Ale musiałam się wyrobić, bo bardzo mi na tym zależało, żeby być na tej gali, ponieważ Paulinka tam, wiecie, to była jej pierwsza konferencja, a my jesteśmy też ze sobą bardzo zżyte, więc bardzo chciałam się wyrobić. No i wiadomo, że taki mały dzidziuś, no to potrzebuje cycunia, więc no, nie mogło nie być tego cycunia, musiał być makijaż razem z cycuniem. No oczywiście jak malowałam oczy, to była przerwa w cycowaniu i po prostu szybko machnęłam oczy. Więc cieszę się, że mi się w ogóle udało się pomalować i że się wyrobiłam i że niuniak był na tyle spokojny, że mogłam zostać do końca panelu Paulinki, bo wróciłyśmy od razu po. No oczywiście jeszcze Paulinka zrobiła wywiady. Dobra, wracając tutaj do mojego niuńka, to ja się totalnie nie wysypiam, ale powiem wam, że no jest całkiem fajnie, jest spokojny, nie ma kolek, miewał bóle brzuszka jeszcze na samym początku, ale teraz już nie ma w ogóle bólu brzuszka. Zmieniliśmy też na mleczko dokarmione, bo on jest na cycu, ale go dokarmiam go troszeczkę butelką. No i jest sobie ten babilonek i jest ten, co jest przeciwko tym kolkom właśnie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, w każdym razie, tak jak myślałam, że niuniek będzie spał ze mną w łóżku, więc śpi ze mną w łóżku głównie. Póki co na razie najbardziej to, co się przydaje. No, łóżeczko by mi się na pewno nie przydało, bo nawet nie myślę o tym, żeby spać w łóżeczku, bo totalnie śpi najlepiej przy mnie. Czasami go kładę do tego kosza Mojżesza. On jest też na tyle fajny, że ja sobie mogę go przenosić, jak mi zaśnie. To sobie mogę go przenieść i widzę co robi, czyli czy się nie budzi. Kupiłam sobie też monitor oddechu i szczerze polecam. Ma ten pieluszkowy w ogóle monitor oddechu, ale polecam, zważywszy na to, że ja bynajmniej nie mogę spokojnie spać, jak nie mam włączonego. I naprawdę mi się lepiej śpi, bo tak to ciągle sprawdzam, czy on oddycha. Wiecie, no mamy na pewno zrozumieją, ja co chwilę się budziłam, wiecie, no przy moim pierwszym dziecku też co chwilę się budziłam, no właściwie wtedy już postanowiłam na monitor oddechu i każde moje dzieciotko miało taki monitor oddechu i ja byłam spokojniejsza i mi się lepiej spało i wtedy też się lepiej wysypiałam. Co mi się jeszcze przydało z takich rzeczy, bujawka mi się na razie przydaje, ale mniej, ale głównie jak prosuje ubranka, to on sobie wtedy w tej bujaweczce ładnie leży, ona go buja, a ja sobie spokojnie prasuję i wtedy też się tak nie budzi i idzie wywnioskować trochę czasu. Bardzo fajna jest też chusta, kupiłam sobie też taką chustę elastyczną, ona jest chyba z firmy Tula. Coś takiego. W każdym razie bardzo fajna i też polecam, no w szczególności, bo ona może być stosowana od tych pierwszych dni, więc no i na pewno jest zdrowsza, jeżeli chodzi o wiecie, stawy biodrowe dla dziedziusia, więc no ona jest na takie początkowe miesiące, bo to jest elastyczna chusta, ale dla początkujących też jest bardzo fajna, bo ma bardzo proste wiązanie i naprawdę nie trzeba się nakombinować, bardzo prosto jest ją zawiązać. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć o młodym? Dzieciaki młodego też bardzo fajnie przyjęły i wszystkie no właściwie są zachwycone i tam chcą, wiecie, no i buziaczkować i wózek pchać. No także jest, no jest fajnie, no tylko wiecie, no problemy ze snem, problemy z koncentracją przez to. Ja też mogę mówić tak trochę w cały świat i zapominam też o wielu rzeczach. Więc jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, bądź nie wiem, ja coś powinnałam, no teoretycznie nie powiedziałam nic takiego sensownego.